Książka jest dla kobiet, ale nie tylko. Książka jest o przemijaniu, o tym, czego tak naprawdę każdy z nas musi doświadczyć. I w książce pokazuje, że nawet jeśli serce ma blizny, bo jakieś trudne przeżycia ma ze sobą, to serce nigdy nie przestaje kochać. Pragniemy być kochane, pragniemy kochać i pragniemy dzielić się tym, co piękne, z najbliższymi. To jest książka, w której znajdziecie Państwo jakieś fragmenty takie moje osobiste i bardzo, myślę, bardzo osobiste. Jak chociażby w jednym z rozdziałów opisuję, jak odchodzi moja ukochana babcia. To jest bardzo, bardzo osobisty taki moment. Piszę o tym, jak jest być mamą dwóch synów. Piszę też o tym, jak radzić sobie w różnych trudnych momentach, chociażby jak kobieta zostaje sama, gdy zauważa na sobie, na swoim ciele pierwsze oznaki starzenia, jak odbierać to, co nam gdzieś czas odbiera czy zabiera, jak mierzyć się z bezlitosnym PESEL-em i też jak widzieć, jak dostrzegać potencjał w tym, że mamy upływ czasu i gdzieś coś nam się kończy, ale też coś w sobie budujemy. I tą wartością jest ta wewnętrzna moc, która jest, ta książka jest częścią tego projektu, The Inner Power, czyli to jest to, co w sobie budujemy, to, co niewidoczne dla oczu, a jest bardzo silne, to, co emanuje z każdej z moich pięknych ambasadorek. Dlatego wybrałam takie kobiety, każda z nich ma super osiągnięcia, jest silna, piękna, doświadczona przez życie, ale również taka, która potrafi otwarcie mówić o tym, co boli, ale też cieszyć się tym, co ma, swoimi zasobami.